że wymontowałem sobie tutaj silnik od RDK, ten stary swój, tak że będę robił małego rebuilda. Także nie będę inwestował więcej w silniki od RDK czy DT80. Także no, często i się chrzanią, to często trzeba coś wymienić, dokupować. Także trzeba coś wymienić na coś nowszego. I bardziej, że jeśli chodzi o części zamienne, także tutaj będzie bez problemu. I, a tak w skrócie, no to co, tutaj będę, tak, czuję, że będzie trochę przeróbek. Przede wszystkim tak, łańcuch, zębatka, nie wiem czy taką zębatkę na tych dostanę, na łańcuch 420 chyba 8. Musi być, także musi być inny łańcuch, inna z tyłu zębatka. A może, że są zębatki na ten mniejszy łańcuch, ale to się jeszcze zobaczy. Oczywiście, uchwyty wszystkie do przerobienia, także już się szykuje masa wycinania, dopasowywania i tak dalej. Muszę jeszcze to jakoś pomyśleć, żebym mógł później silnik jeszcze z ramy wyciągnąć, bo ja nie mogę tego tak zrobić, że ja to go włożę, spawam uchwyty, a go nie będę mógł później wyciągnąć. Także to kolejna rzecz. Widzę, że już na pewno gaźnik będzie mi tutaj przeszkadzać. Będzie trzeba znowu tą nową flanszę spawać, jakieś inne kolanko, coś mi się wydaje, że 45 stopni będzie trzeba zrobić, żeby gaźnik w tą stronę był, bo tam po prostu chyba nie będzie miejsca. No jeszcze zresztą zobaczę, no bo tam w sumie jeszcze, tak, nam jeszcze filtr przychodzi, no może, że się to zmieści, także zobaczymy. I tu starą elektrykę swoją mam, bo tu była... Silnik był przerobiony na zapłon CDI, więc tutaj elektronika, także to wszystko powinno zostać. Ewentualnie się wymieni, jeśli są pouszkadzane moduły i cewki wysokiego napięcia. I no tutaj w silniku już był wymieniony stator, który tam ten stary został zerwany, ale jeszcze będę musiał rozebrać to raz, bo i koło to wolno od rozrusznika jest coś zablokowane. No to skręciłem, ale wiem, że jest nie tak, także to później jeszcze pójdzie do rozebrania. No także, uchwyty, co tam jeszcze? No tłumik to już taki niepierdolowy, także trochę, no i tak, to nie tak dużo, będzie dużo przerabiania, także nie wszystko na raz. Najważniejsze jeszcze jest zrobić zbieżność z łańcuchem silnikowym. Także zobaczymy, co z tego będzie, także... Tak to mniej więcej w skrócie. No i to na razie na tyle, także na pewno będą jeszcze kolejne filmy. Może nie będę tym razem tak dużo zdjęć robił, więc może więcej będzie gadania, będę pokazywał co było poprzerabiane, robione i tak dalej. No bo w sumie ten silnik stoi, leży, rdzewieje niepotrzebnie, a tak się z niego będzie korzystać. A jeszcze wspomnę, na przykładzie 250 coś się zaczęło chrzanić, siedziałem cały dzień, no i znikła iskra, także prawdopodobnie tutaj znowu cewki tam się upaliły czy zjarały, ciur wie. Także i regulator napięcia stary się spajczył, także coś tam w tym kładzie się zaczęło chrzanić i także takie skutki. No dobra, także to na tyle. Jawka tu z boku też jest martwa na razie, nie mam kiedy nawet czasu się nią zająć, ale jak się trochę ogarnie czasu więcej, także i też się wróci do jawki, także jeszcze może jakieś inne projekty. Także na razie to mnie interesuje, żeby to jeździło. I no dobra, także zobaczymy, co z tego projektu będzie.